Dzień dobry, nazywam się Sławomir Intek. Znajdujemy się w tej chwili w pracowni witraży Intek przy ulicy Szewskiej. Pracownia od ponad 20 lat prowadzi działalność w zakresie witraży. Wykonujemy witraże tradycyjnymi technikami ołowiowymi, również techniką Tiffany, która jest techniką w taśmie, a w tej chwili eksperymentujemy ze szkłem w technikach fusingowych. Pracownia działa już od ponad 20 lat i celem pracowni jest naśladowanie i dorównanie mistrzostwem wykonania nawiązującej do tradycji toruńskiej szkoły witrażowej z czasów średniowiecza. Staramy się być perfekcyjni, staramy się robić rzeczy, które będą zadowalać klientów, a równocześnie będą spełniały wszystkie walory artystyczne zgodnie z zasadami sztuki witrażowej. Narzędzi do wykonywania witraży jest cała masa charakterystycznych dla tego zawodu narzędzi. Jednym z nich jest nóż witrażownika. Ma on charakterystyczny kształt z uwagi na to, że jest potrzebny do określonych czynności. I tutaj na przykładzie właśnie pokazania zauważą Państwo, jak można wykorzystać to narzędzie. Przykładamy nóż do przygotowanych wcześniej szkieł i odcinamy przy krawędzi szkieł, które kończą się przy ołowiu. Ruchami takimi kolistymi, płynnymi odcinamy zbędny fragment ołowiu. Następnym charakterystycznym narzędziem jest narzędzie, które nazywa się pospolicie pertykel, a służy do prostowania i dociskania fragmentów ołowiu do konkretnych krawędzi szkła. Ołów, wiadomo, w technice ołowiowej używamy zazwyczaj ołowiu, i ołów jest plastyczny, on jest czasami powyginany, ma zakleszczone rowki i ten pertykiel jest używany po to, żeby wyprostować przede wszystkim ołów, żeby powierzchnia jego z obu stron, gdzie będą wchodziły szkła, była prosta i równa, a później w momencie, gdy już te szkła zostaną dołożone ołów do szkieł, trzeba docisnąć pertyklem tym właśnie końcem płaskim do szkła i w tym momencie przykładamy następne szkła.